Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątkowe popołudnie. Dzisiaj sypie u nas śnieżek, jest taka temperatura około zera, także schłodziło się, ale powiem Wam, że mimo to, że jest około zera, to nie jest zimno, jest ciepło. Nie ma wiatru, to powietrze jest takie bardziej suche i nie czuć tak tej temperatury. Wiem, że u Was już są śniegi, mrozy sakramenckie, u mnie jeszcze nie. Jest łagodnie. Dzisiaj słów kilka będzie odnośnie czosnku, cebuli i innych warzyw, ale zobaczcie, co ja robię. Robię torta tutaj dla rodziców. Tort już jest skończony, przystrojony. No i tutaj teraz tak chciałam się odnieść odnośnie warzyw, bo dosyć często ostatnio, w ostatnim czasie pytacie mnie, czy jeszcze można sadzić czosnek zimowy i cebulę zimową. Jak najbardziej jeszcze można, o ile nie macie zamarzniętej ziemi, to czosnek zimowy można sadzić, on będzie. On się teraz ukorzeni, sypie śnieg, będzie sypał śnieg, przysypie, stworzy coś w rodzaju pierzynki, czosnek puści korzeń i nie będzie wypuszczał za szybko szczypioru, co też będzie takie korzystne, bo nie będzie narażony na choroby. Ja w tamtym roku posadziłam sobie, w tamtym sezonie wegetacyjnym, posadziłam czosnek też jakoś w listopadzie i grudzień był u mnie ciepły, w styczniu przyszło po 12-13 stopni, ten czosnek puścił mi szczypior, w styczniu miałam szczypior na 15 cm, on mi zaczął żółknąć, szukałam przyczyny robaków, chorób i tak dalej. Czosnek był zdrowy, ale on po prostu, szczypior przemarzł, nie zmarzł, bo czosnek jako tako nie zmarznie, ale przemarzł i on był żółty. No a jeżeli on przemarznie, jest słabszy, jest narażony na takie, bardziej jest narażony i podatny na wszelkiego rodzaju choroby i szkodniki, bo jest słabszy. Także jeżeli tylko ziemia jest rozmarznięta jeszcze, to jak najbardziej możecie posadzić czosnek i cebulę zimową. Ona teraz przyjdą przymrozki, przyjdą mrozy, przejdzie jarowizację i będzie piękny czosnek i cebula, bo w tamtym roku też część posadziłam sobie w styczniu i była naprawdę przepiękna. Druga taka sprawa, też były zapytania odnośnie malin, że kilka osób mi pisało, że spóźniło się z obcięciem malin i chcecie je przesadzać. Nie jest za późno. W tamtym roku sadziłam maliny w styczniu, w tym roku również. Mam jeszcze koło domu na ogrodzie maliny sobie już poprzycinałam jesienią, odcinek był odnośnie malin, ale tutaj koło domu mam te maliny jesienne i chcę posadzić je na ogrodzie, żeby tam te maliny sobie rozhodować, ale idzie woda w górę. Też nie przycięłam tych tutaj koło domu, bo jakbym je obcięła, przysypią liście, przyjdzie powiedzmy deszcze i one by mi się część pogubiła, a chcę pozyskać wszystkie te maliny, więc nie obcięłam ich. Teraz miałam je wysadzać, no ale wstrzymuję się, bo jednak odra idzie dosyć mocno w górę i istnieje obawa, że wejdzie mi na ogród, a jak mi wejdzie na ogród, może mi wytopić tamte maliny, więc chociaż te tu koło domu mi zostaną, będę miała nowy materiał do nasadzenia. Kolejna sprawa, bielenie drzewek. Też mnie zapytujecie, kiedy jest najlepszy termin do bielenia drzewek, bo jedni mówią wiosną, drudzy mówią zimą. Bielenie drzewek tak naprawdę powinno się wykonywać właśnie teraz, na przełomie grudnia, stycznia, przed dużymi mrozami, z tego względu, że wapno, którym te drzewka pobielimy, ono nie będzie teraz chronić od robactwa. Ono ma na celu odbijać promienie słoneczne. Drzewo, przygotowując się do zimy, soki tak jakby usypia. Ono śpi, zasypia, ale jak w zimie przychodzą dni ciepłe i na ten korzeń pada słońce,
korzeń się, pień właściwie, pień ogrzewa się i soki tak jakby zaczynają krążyć. One zaczynają już tam się budzić. Budzące soki się są tuż pod korą, są w pniu, są pod korą. W nocy ścina mróz rzędu 10 czy nawet i więcej stopni, to zamarza i rozsadza nam korę. Takie później drzewko ma pęknięcia, ma rany. Dosyć często pojawiają się takie kropelki żywicy. To jest właśnie pęknięcie drzewa w ciągu zimy. Ono później jest zranione, ono choruje, ono jest narażone na szkodniki, które pod tą korę będą wchodzić. Także bielenie drzewek ma na celu uchronienie go przed mrozami. Wiadomo, że białe odbija promienie słoneczne i to drzewko nie jest tak na mrozy narażone. Wiosenne bielenie drzewek też jest wskazane, też jest dobre, bo z kolei wiosną zabija wszelkiego rodzaju robaki, które ewentualnie siedzą właśnie w pękniętej korze. Więc jeżeli macie drzewka gładkie, z gładkim pniem, jeszcze nie okaleczonym, nie popękanym, bielcie teraz. Ale jeżeli jest drzewko z popękaną korą, bielić teraz i wiosną, żeby gdzieś tam pozbawić to drzewko tych szkodników, robaków, które będą tam żerowały pod tą korą i męczyły w efekcie to nasze drzewko. Dobrze jest teraz, jeżeli jeszcze macie czosnek, wokół drzewka posadzić sobie sporo czosnku. Odległość czosnku od drzewka, powiedzmy 5-10 cm, różnego rodzaju krzaki, róże. Czosnek jest taką rośliną, takim warzywem, które wchodzi w symbiozę z drugą rośliną i tak jakby chroni ją od chorób. Także tutaj polecam Wam obsadzanie drzewek czosnkiem, a później robienie takiego, zalewać czosnek wodą, to też odcinki będą, i opryskiwać drzewka, opryskiwać róże czy pomidory. Też już o tym mówiłam, ale na bieżąco będę jeszcze mówić. Też pytaliście o odmianę papryki, jaką ja polecam. Zdecydowanie polecam Wam Glorię. Gloria jest papryką czerwoną, słodką, taką delikatną w smaku. Jest to papryka dosyć mięsista i równo dojrzewająca. Ja tutaj na przestrzeni lat też zaobserwowałam, że ona rośnie w bardzo ładny krzak. Krzak jest dosyć wysoki, trzeba go palikować, bo potrafi się przechylać, przewracać. Jest dosyć plenną papryką, więc też łamią się gałęzie, co u mnie też się zdarzało. Także Glorię polecam palikować, gdzieś jakieś podpórki, żeby ona po prostu utrzymała później ciężar owoców. Fajną papryką, która mi przypadła do gustu, jest, nie pamiętam teraz nazwy, bo to jest nazwa nie polska, ale po polsku słodka czekolada. Tu z kolei papryka jest, krzak jest niższy od Glorii, ale też jest plenna, owoc jest troszkę mniejszy, mniejszy. Gloria jest taką papryką, która owoc ma taki troszeczkę dłuższy, ładny, kształtny. Zaś słodka czekolada ma ten owoc taki mniejszy, taki jakby, ja to mówię okrągły, ale on okrągły nie jest i jest papryką słodką. Świetnie się nadaje do kanapek, do sosów, do przetworów. Jest naprawdę papryką dobrą. Polecam Wam. O chorobach, szkodnikach będą odcinki, o uprawianiu, o sadzeniu, co ja zaobserwowałam, ale to bardziej przy wiośnie, bardziej już jak przyjdzie sezon. Dzisiaj takie odcinki właśnie, do których można się już przygotować. I co jeszcze? Wysiewanie pomidorów. Też zadajecie pytania, kiedy? Czy robić to na walentynki, czy robić to po walentynkach, czy wysiewać już? Słuchajcie, tutaj to wszystko zależy od tego, jakie macie warunki. Jeżeli macie szklarnie ogrzewane, możecie wysiać i w styczniu, tylko zdajcie sobie z tego sprawę, że taki pomidor już końcem lutego będzie musiał być wyniesiony właśnie do szklarni, bo on będzie gdzieś takiej wysokości.
więc na parapecie już dłużej stać nie będzie mógł. Jeżeli zaś nie macie szklarni ogrzewanych, nie macie możliwości wyjścia z parapetu na zewnątrz z pomidorem, żaden styczeń, żaden luty, dopiero marzec. Patrzcie sobie, jeżeli kupujecie odmiany pomidorów, na okres wegetacyjny. Tam pisze z tyłu, jest napisane na torebkach, na przykład pomidor 60-dniowy. Co to znaczy? To znaczy, że od momentu wysiania nasionka do zbioru jest 60 dni. Tu musicie to uwzględnić, bo jeżeli posadzicie sobie pomidora, Betalux jest właśnie pomidorem wczesnym, którego polecam. W ostatnim odcinku się wypowiadałam, także tutaj nie będę się powtarzać. Ale patrzcie na odmiany, czy to są wczesne, średnio późne czy późne. To jest ważne i ważne jest, czy możecie z pomidorem wyjść na zewnątrz, bo wiadomo, że w maju jeszcze mogą zaskoczyć nas przymrozki i te pomidory niestety trafi je. Jeżeli będą stały długo na parapetach, one wybiegną, zrobią się takie gonne, będą żółkły, będą już pąki kwiatowe szły, od dołu będzie je podgrzewało, tu będą miały światło i to jest natura, ona będzie pędziła wydać kwiatostan, wydać owoc. Czekajcie, dostosujcie wszystko do swoich, jak to powiedzieć, możliwości. Ja też dopiero będę wysiewać pomidory w marcu. Gdzieś w granicach 10 marca i to jest w zupełności dość. Inna sprawa jest sporym z selerem. Tutaj trzeba też wysiać wcześniej, bo one dosyć długo kiełkują. Później trzeba zrobić rozsadę, trzeba to... ale też musicie patrzeć, czy macie gdzie wysadzić tą rozsadę. Wszystko musicie dostosować do własnych warunków. Paprykę. Paprykę też się wysiewa znacznie wcześniej jak pomidory, bo ona troszeczkę dłużej potrzebuje dni, aby dojść do stanu kwitnienia. Pomidor szybciej do niego dojdzie, papryka niestety dłużej. Także paprykę do 3 tygodni wcześniej należy wysiać. Ona wolniej rośnie, także ja też paprykę będę wysiewała w styczniu, tak, jasne, już się rozpędzam. Może znajdę sobie miejsce, z którego się rozpędzę. W lutym, kochani, koło 20 dopiero będę wysiewać paprykę i to jest w zupełności dość. Zdążę się nacieszyć jeszcze owocami. Glorię posieję słodką czekoladę i plon zdążę zebrać, bo tutaj też chodzi o to, żeby ona zdążyła się zaczerwienić. Papryka lubi ciepło, także ona tutaj dojrzewanie ma uwarunkowane od ciepła. I jeszcze takie ostatnie pytanie, na które dzisiaj tutaj odpowiem, które poruszę. Często pytacie o zieloną paprykę. Co to jest za odmiana? Zielona papryka to jest po prostu papryka, która nie dojrzała, która nie zdążyła dojrzeć. Jak najbardziej taka papryka nadaje się na przetwory, nadaje się do spożycia, chociaż niektóre odmiany mogą być goryczkowe, mogą mieć goryczkę, może być czuć taki posmak gorzkości. To jest związane z tym, że ona nie dojrzała. Tak samo jak jabłka, te, które są już z natury zielone, będą dobre, ale te, które mają być czerwone, więc one smaczne są czerwone, a zielone są kwaśne. To samo jest z papryką, ale jak najbardziej ona się nadaje do jedzenia, nadaje się do spożycia. I zielona papryka, pamiętajcie, to jest papryka niedojrzała po prostu. To by było tyle na dzisiaj. Kończę. Później zmontuję sobie film. Teraz biorę mamusię pod pachę. Bierzemy torta, bierzemy ciasto i zasuwamy do nowego młyna. Zawieźć to wszystko do chłodni. I no co? No jutro będziemy imprezować. Rodzice będą ślubować sobie po raz drugi, odnawiać swoją przysięgę. A dzisiaj trzymajcie się, kochani. Do następnego.